Jakie są trzy najważniejsze rzeczy w twoim życiu? Pomyśl o tym przez 10 sekund. Ja wrócę do tego pytania i opowiem, dlaczego ono jest tak ważne i jak ono może radykalnie zmienić jakość waszego życia. Wiele ludzi mówi, że czas to pieniądz. Nie wiem, czy się zgodzicie z tym. Bo tak naprawdę przecież to jest straszna bzdura. I jeśli macie zapamiętać tylko jedną rzecz z tego wystąpienia, to fakt, że czas to nie jest pieniądz, że czas jest dużo, dużo bardziej cenny i dużo, dużo bardziej ważny. Zresztą przejdźcie się na jakikolwiek cmentarz. Co zobaczycie? Piotrek żył 75 lat. Nie zobaczycie Piotrek żył 10 milionów złotych. Więc wasze życie to jest wasz czas. Jeśli ktoś nie panuje nad swoim czasem, to znaczy, że nie panuje nad swoim życiem. I jesteście inteligentni, więc wiecie, że nasz czas tutaj nie jest nieskończony. Więc pytanie brzmi, jak chcecie być zapamiętani? Co chcecie, żeby po was zostało? Jak na starość spojrzycie wstecz na swoje życie, to co chcecie tam zobaczyć? Może to będzie smutek, nie udało się, nie spełniliście marzeń, przeleciał ten czas na jakichś bzdurach. A może się okaże, że właśnie fajnie, że wypełniliście swój czas właśnie tym, co było najważniejsze. Zobaczmy na mnie. Ja mam teraz 36 lat. Jak moja mama była w 7 miesiącu ciąży, to w Polsce wprowadzano stan wojenny, nie najlepszy czas na posiadanie dzieci. Ale jako statystyczny Polak, to było 30 ponad lat temu, statystyczny Polak żyje według Głównego Urzędu Statystycznego 74 lata. To oznacza, że za parę miesięcy czeka mnie statystyczny półmetek mojego życia. Gdyby się okazało, że żyłem 100 lat, tyle mi śpiewają na każdych urodzinach, to 36% życia byłoby za mną, dołączyłbym do grona niecałych 2,5 tysiąca stulatków, których mamy w Polsce. Niestety, dużo bardziej prawdopodobne jest to, że zostanie u mnie zdiagnozowana nieuleczalna choroba i lekarze powiedzą, że został mi rok życia. I wtedy okazałoby się, że 97% już za mną. Dlaczego w takim razie tak strasznie się skupiamy na pieniądzach? Pieniądze można zarobić, pieniądze możecie inwestować, pieniądze można pomnażać, pieniądze możecie odziedziczyć po kimś, a czas już tylko ucieka. I dlaczego do was o tym mówię? Bo 10 lat spędziłem w korporacjach, byłem programistą, byłem menedżerem, byłem szkoleniowcem, ale ostatnie 3 lata spędziłem profesjonalnie pomagając ludziom opanować chaos ich aktywności, ich priorytetów, projektów. Prowadzę bloga, napisałem książkę o przewrotnym tytule. W każdym razie przez moje kursy, szkolenia przeszło dobrze ponad 2000 osób i dużo się też od nich nauczyłem i też o tym chciałbym wam powiedzieć. Bo jedne rzeczy ludzie deklarują, jak się okazuje, a drugie rzeczy robią. Wiele osób deklaruje i mówi, wiesz Piotrek, jestem niedospany, chciałbym więcej spać, chciałbym więcej odpoczywać. Tymczasem wieczorami ci sami ludzie niestety są jakąś niewiadomą siłą przyklejani do ekranów swoich komputerów czy komórek. Deklarujemy, że rodzina jest najważniejsza, po czym ludzie siedzą w pracy nadgodziny. I tak właśnie to, co jest ważne, jest wypierane przez to, co mamy tuż przed oczyma. Ludzie deklarują, że nie mają czasu na spotkania ze znajomymi, ale mają czas siedzieć na różnych portalach i je czytać. I muszę być pierwszy, który uderzy się w pierś. Zobaczcie, zainstalowałem wtyczkę do przeglądarki, która mierzy, ile czasu spędzam na jakich stronach. To będzie brutalne. Od 6 sierpnia zeszłego roku do 30 maja tego roku, czyli przez około 10 miesięcy, spędziłem w mojej przeglądarce 26 dni, czyli prawie cały jeden miesiąc. Jeśli myślicie, że robiłem wzniosłe i super rzeczy rozwijające, to zawiodę siebie i was. Niestety nie. Najczęściej odwiedzana przeze mnie strona to facebook.com. 5 2/3 dnia. Tydzień mojego życia spędziłem na Facebooku w ciągu ostatnich 10 lat, 10 miesięcy. A jak było u was? A tu pieniądze i bogactwo. Mówimy, że ludzie kupują rzeczy, których nie potrzebują, za pieniądze, których nie mają, żeby zaimponować ludziom, których nie lubią.
I chciałbym, żebyśmy żyli wolniej, konkretniej. Żebyśmy robili mniej, ale bardziej, byli bardziej skupieni, żebyśmy kultywowali głębokie relacje, a nie tylko biegali rozrywani przez tysiąc aktywności. Bo to, co mnie przeraża w tym, co odkrywam, prowadząc kursy, szkolenia, bloga, to, że zdecydowana większość ludzi nie potrafi odpowiedzieć na tak proste pytanie, jak jakie są trzy najważniejsze dla ciebie rzeczy dzisiaj. Nie mówię o tej liście zadań, która ma 20 rzeczy, tylko o pytanie, co jest najważniejsze. Co jest najważniejsze dla ciebie w tym tygodniu albo w przyszłym tygodniu? Jakie są dla ciebie trzy najważniejsze rzeczy w tym miesiącu albo w tym roku? Albo to pytanie, od którego zacząłem. Jakie są trzy najważniejsze rzeczy dla ciebie w całym życiu? I organizacja Franklinkowej na ponad milionie osób przeprowadziła taką ankietę i zadała im pytanie i poprosiła, żeby pokazali, jak to robią. Czy systematycznie planujecie realizację swoich najważniejszych celów? Czy was czas wypełnia się tym, co jest dla was naprawdę najważniejsze? Wiecie, ile procent ludzi odpowiedziało tak, pokazało, że to robi? 8%. Czy 8% ludzi w systematyczny sposób wypełnia swój czas tym, co jest dla nich najważniejsze? 92% ludzi nigdy nie osiąga potencjału swojego życia. Oczywiście na tej sali to może być 50%, a nie 8%. Ale to nie zmienia faktu, że zdecydowana większość ludzi nie planuje swojego życia w taki sposób, żeby ich czas wypełnił się tym, co deklarują jako najważniejsze. Więc dajecie mi w tej chwili to, co jest najcenniejsze. Nawet gdyby wejściówka na te 12 minut kosztowała was 1000 zł, to i tak w tej chwili dajecie mi coś, co jest dużo bardziej cenne. Tych 12 minut nikt już nigdy wam nie odda. Nie dacie rady ich zarobić w żaden sposób. Właściwie robiąc, będąc tutaj ze mną, nie robicie wszystkiego innego, co w ogóle byłoby możliwe w tej chwili. Więc dziękuję. I wasze życie, wasz czas, to jest najcenniejsze, co macie. Odkrywane są co chwilę nowe złoża ropy. Wszyscy się cieszą. Odkrywamy nowe złoża rzadkich metali. I nie ma już nowego złoża czasu. Już go nie będzie. Więc co może być w ogóle ważniejszego w życiu, niż nauczyć się sensownie nim zarządzać? Bo tak naprawdę to nie jest jakaś 14 kolejna umiejętność do nauczenia się, to jest fundament, na którym wszystko stoi. Jeśli ten fundament jest wykrzywiony, to wykrzywiona jest wasza praca, wasze relacje, wasza rodzina, wasze hobby, czy nawet sposób, w jaki odpoczywacie. I nie jestem tutaj dzisiaj po to, żeby wam pokazywać, jak konkretnie możecie lepiej zarządzać swoim czasem, tylko zwrócić uwagę, jak cenny on jest i spróbować was nakłonić do tego, żebyście zaczęli sobie zadawać pytanie o to, co jest najważniejsze. Zobaczmy, jaki jest straszny kontrast. Nie wiem, czy zgubiliście kiedyś 50 albo 100 zł. Jakie to jest uczucie? Człowiek chodzi, gdzieś wypadły, gdzie to mogło być. Chodzimy, szukamy, dręczymy się, żałujemy tych 50 zł. Czy zdarzyło się wam spalić 3-4 godziny na jakichś totalnych bzdurach? Nie mówię o takim beztroskim poleżeniu sobie, bo to bym popierał. Ale takie, że po 3-4 godzinach po prostu macie wręcz kaca moralnego, co robiliście. A jednak te 50 zł boli bardziej, prawda? I mam taką historię, że po jednym z podobnych wykładów parę miesięcy później przyszedł do mnie człowiek i mówi, że naprawdę w lesie na spacerze zgubił 50 zł. I kiedy zaczął się dręczyć i szukać po tym lesie, gdzie one mogą być, przypomniał sobie te słowa i pytanie, co jest najważniejsze. I dokładnie w tej chwili sobie uświadomił, że musi wyjąć telefon i zadzwonić do swojego taty, z którym już dość długo nie rozmawiał. I spędzili na telefonie pół godziny bardzo dobrej, serdecznej rozmowy. I kiedy odłożył telefon, zdał sobie sprawę, że właśnie wypełnił swój czas tym, co było dla niego ważne, a mógł równie dobrze spędzić te pół godziny dręcząc się o zgubione 50 zł. My z moją żoną co roku cierpimy dlatego, że w Polsce zima jest długa, ciemna i zimna. I kiedy wreszcie przychodzi wiosna, to ona po prostu wybucha nagle i nam to mija. Mija nam ten czas, kiedy właściwie wszystko się budzi do życia. I co roku sobie obiecujemy, że będziemy się przyglądać temu dużo wolniej, intensywniej, ale kiedy już zieleń się pojawi wszędzie, to już nie ma tego uczucia. Więc w tym roku uznaliśmy, że jedną z najważniejszych rzeczy dla nas
jest wykorzystać każde możliwe okno pogodowe, żeby pójść do Lasu Wolskiego i się przespacerować. I chodziliśmy tą samą ścieżką co parę dni, przez te paręnaście dni, kiedy ta wiosna powoli się budziła. I mogliśmy zobaczyć pączki, które się budzą do życia, mogliśmy zobaczyć, jak zawilce wychodzą z ziemi, rozkwitają i potem umierają. To wszystko się stało w niecałe 2 tygodnie. Także kiedy mówię o zarządzaniu czasem, nie mówię o tym, jak więcej zrobić w pracy. Tak wielu ludzi to pojmuje. Mówię o tym, jak wypełnić realnie swoje życie tym, co naprawdę uznajecie za najważniejsze. Bo ja nie miałem biznesowo nic z tego, że poszedłem do lasu. Po prostu chciałbym, żebym ja i żebyście wy prowadzili bardziej pełne życie, pełne tego, co naprawdę uznajecie za istotne dla was. I jest wielu gigantów, takich jak Facebook, Google, Instagram, portale z nowościami, które są bardzo żywotnie zainteresowani waszym czasem. Bo każdą minutę, którą spędzacie z nimi, każda minuta sprawia, że oni zarabiają więcej. Więc oni by chcieli, żebyście siedzieli przyklejeni do telefonów, do waszych komputerów, żebyście czytali i oglądali ich treści, ponieważ dzięki temu oni mają więcej. I oni szukają takich ludzi, którzy nie znają swoich priorytetów, właśnie dlatego, że rzeczy, które deklarujecie jako ważne, są wypierane potem przez to, co jest po prostu łatwe i co macie tuż przed nosem. Więc nie dajcie się nabrać, czas to nie jest pieniądz, jest dużo, dużo cenniejszy. Dziękuję za wasze 12 minut uwagi. To jest najcenniejsze, co możecie mi dać. Jestem tu, jeszcze nie kończę. Jestem tu po to dzisiaj, żeby wam powiedzieć, że zarządzanie waszym czasem to jest zarządzanie waszym życiem. Nie ma nic ważniejszego, to jest fundament. I żeby wasz czas nie wypełnił się śmieciami po prostu. Bo 100% ludzi deklaruje, że chciałoby wypełniać swój czas rzeczami najważniejszymi i niestety tylko 8% naprawdę to robi. Więc głęboko wam życzę, żebyście byli w tych 8%, żebyście byli wśród tych ludzi, którzy robią tak, jak mówią i żeby życie wam nie przeleciało na rzeczach, które tak naprawdę z perspektywy czasu nie miały żadnego znaczenia. Dziękuję.